Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ostatni projekt Denko w 2014 roku. U mnie takie Denka pojawiały się z reguły co miesiąc i przyznam Wam szczerze, że wynika to z tego powodu, że ja bardzo często najpierw zużywam produkty, dopiero później rozpoczynam następne opakowania. Staram się, żeby była taka ala równowaga w momencie, kiedy mam dużo produktów, a faktem jest to, że mam trochę produktów u siebie gdzieś tam w zapasach. Po prostu staram się zużywać te, które już rozpoczęłam jakiś czas temu. I wtedy właśnie one lądują, jak już się skończę w Denku i dopiero rozpoczynam następne. To jest takie dosyć dobre podejście, przynajmniej ja lubię właśnie denkować produkty, sprawia mi to wielką przyjemność. No i w sumie powiem Wam, że dosyć dużo tych produktów oczywiście się uzbierało, minęło chyba miesiąc czy półtora, odkąd robiłam taki film. No i ja z Denek zawsze się bardzo cieszę z tego, że coś tam zużywam, że mogę sięgnąć po nowy produkt, no bo jak każda kobieta, czy po prostu jak każdy z nas lubię sięgać po nowości. Pierwszy produkt to będzie Alverde szampon do włosów blond, który miał w swoim składzie miód oraz prawdopodobnie chmiel lub pokrzywę. Wydaje mi się, że to jest jednak chmiel, po niemiecku nie rozumiem. Ten szampon nie miał silikonów i po umyciu włosów one były takie, no czuć było, że są pozbawione właśnie takiego złudnego nawilżenia, z takiego, no nie wiem, jak to określić, po prostu były takie tępe po umyciu, więc tutaj wymagana była odżywka. Ale szampon bardzo dobrze mył, pojemność jest nie za duża, bo tu jest 200 ml, zużył mi się bardzo szybko, ale bardzo sobie chwaliłam ten szampon. Następnie mam tutaj takie nawilżane chusteczki. Pierwsze to są do higieny intymnej z firmy Pure. One chyba, o ile się nie mylę, były kupione w Primarku. Może nie w Primarku, ale na pewno w Szkocji je kupiłam kiedyś, dawno, dawno temu. Te tutaj z kolei to są chusteczki z Frotto, zakupione z kolei w Lidlu. Ja je używałam do tego takiego oleju kokosowego, o którym Wam mówiłam. Zmywałam nim makijaż tym właśnie olejem i przy użyciu chusteczek nawilżanych, chociażby tych, bo to nawet, tak jak już wspominałam, nie miało dla mnie zbytniego znaczenia, po prostu ściągałam ten olej z twarzy, następnie dalej już postępowałam pielęgnacyjnie, czyli używałam do tego celu toniku, żeby już w ogóle całkowicie zmyć te pozostałości po oleju, po makijażu i tak dalej. Więc olej kokosowy z Organic bardzo, bardzo lubiłam i bardzo długo go używałam. Tutaj już jest, możecie zobaczyć, puste opakowanie, bardzo dobry produkt. Oraz te chusteczki, które tak przypadkowo znalazły się w moim posiadaniu, bo po prostu potrzebowałam czegoś takiego, takiej dużej płachty, żeby ściągnąć ten olej kokosowy. Mam również świeczkę, świeczka z firmy Bolsius, też zupełnie pusta. To znaczy tutaj jakieś resztki na ściankach możecie zobaczyć, natomiast to z tego powodu jest już denkowane, ponieważ no, nie da się już tego zapalić, ten knucik już tutaj nie, niestety nie chce się palić. Zapach to był Exotic Mango i ja na temat świeczek, które palę właśnie okresem jesienno-zimowym, pisałam na swoim blogu, także podlinkuję Wam posta, w którym właśnie o tej świeczce również napisałam. Bardzo dobra świeczka, polecam serdecznie. Mam również tonik z firmy Declare, to jest seria Skinatura. To jest taki tonik, który szczerze powiedziawszy nie polecam Wam, dlatego że on kosztuje krocie, kosztuje w granicy chyba 80 zł. A ja go kupiłam swego czasu w TK Maxie za niecałe 30 albo 30 zł z groszami. No i to był taki naprawdę zwyklak, w dodatku 125 ml, także nie uważam, żeby to była dobra cena jak za takie, tego typu produkty, które jak dla mnie, no po prostu nie było tutaj super jakiegoś działania. Zobaczyłam również spraye z Adidas, antyperspiranty. Pierwszy to był taki nie pozostawiający śladów na ubraniach, bardzo taki delikatny zapach, tutaj nie ma alkoholu. Natomiast drugi to jest Intensive Ultra Dry i to jest taki zapach bardziej owocowy, to jest nowość, o ile się nie mylę, ten chyba też jest nowością. Bardzo fajne antyperspiranty, dobrze działające, natomiast ja preferuję zastosowanie takie w kulce albo w sztyfcie, wydaje mi się, że wtedy są jakby skuteczniejsze i zapach bardzo długo się utrzymuje, także w sumie jeśli używamy perfum, no to wtedy automatycznie jakby troszeczkę mogą te zapachy się ze sobą gryźć. Mam również laktacyt, to jest płyn do higieny intymnej, który bardzo, bardzo sobie chwalę, to jest jeszcze stare opakowanie z pompką, bardzo dobry produkt, wracam do niego cyklicznie, bo po prostu uważam, że jest jeden z lepszych na rynku. Płatki kosmetyczne z firmy Softino, dostępne w Lidlu.
Takie sobie, rozwarstwiają się. Nie są najgorsze, jakoś tak bardzo nie przykładam wagi w sumie do tego, żeby te płatki były nie wiadomo jakie, ale kupuję po prostu tam, gdzie jestem, wtedy kupuję nowe i nie ma to dla mnie znaczenia, jakie one są, ale zauważyłam, że Biedronce te Carrera są po prostu najlepsze, one się nie rozwarstwiają, bardzo dobrze się utrzymują podczas kiedy coś tam sobie zmywamy, w związku z tym ty też tak sobie, nie polecam. Mam dalej pastę Elmex, to jest taka pasta, która chroni i wzmacnia szkliwo zębów. Dobra pasta, ja bardzo lubię pasty właśnie z Elmexu. Tutaj mam takie opakowanie nieoryginalne od produktu z, już Wam mówię, firmy Saluterra. Dostałam taką próbkę, to jest peeling do ciała i ten peeling miał zapach taki, ja zresztą tutaj zostawiłam troszeczkę, żeby Wam pokazać. To był peeling cukrowy, peeling o zapachu cytrynowym, ale powiem Wam, że ten peeling był niesamowicie po użyciu, dawał takie uczucie tłustej skóry i on pachniał dosłownie jak kostka WC, więc po prostu kompletna porażka. Nie lubiłam tego peelingu, dobrze, że miałam takie małe opakowanie. Również znajduje się w denku żel pod prysznic firmy Yves Rocher i to jest akurat zapach kawy. No i to jest też żel, którego bardzo nie lubiłam, który właściwie, szczerze Wam powiem, nie użyłam do ciała, a napełniłam sobie pojemnik do płynu do mycia rąk, ponieważ no, stwierdziłam, że no, nie jestem w stanie przeboleć, nie jestem w stanie po prostu wytrzymać tego zapachu u siebie na ciele, więc stosowałam go do mycia rąk, także nie, to nie jest, na pewno to nie jest to, co ja lubiłam. To jest niby kawa, tutaj w skoncentrowanej formule w opakowaniu pachnie taką kawą faktycznie, ale w momencie, kiedy użyłam to na ciało, to wtedy jakby ten zapach był po prostu taki mdły, duszący i nie za ciekawy. Cóż tu jeszcze mam? Mam jeszcze puder do twarzy z Vipera w kolorze 505, to jest lekko koloryzujący, bardzo dobry puder, używam go z przyjemnością, wielokrotnie o nim wspominałam, tutaj już nie ma nic na nieszczęście. Nie jest to drogi produkt, o ile się nie mylę, a bardzo dobrze utrzymywał makijaż, mam wrażenie również, że matowił, także naprawdę bardzo polecam. Następnie mam lakier z Salon Pro Rimmel. Jak widzicie, on nie jest pusty, właściwie to może mogłabym oszukać, że jest pusty, ale nie będę Was oszukiwać, ponieważ to jest po prostu lakier, który jest tragiczny. To jest kolor 713 Britpop, tak. By Kate, taki niebieski, kolor teoretycznie jest ładny, ale powiem Wam tak, że miałam trzy podejścia do tego lakieru, ja go kiedyś też skądś tam dostałam i on niesamowicie barwił płytkę, to po prostu było nieporozumienie, w momencie kiedy my zmywaliśmy ten lakier, to po prostu płytka była dosłownie sina, pomimo tego, że używałam pod spód lakier, jakąś tam bazę, to nie zmieniało faktu, że po prostu płytka paznokcia była sina i trzykrotne podejście, działo się tak samo, stwierdziłam, że nie będę się z nim męczyć i nawet powiem Wam szczerze, bo czasem jeśli coś mi się nie sprawdza, to gdzieś tam komuś to chcę dać, czy nie wiem, po prostu znajduję jakąś inną osobę, która by ewentualnie chciała taki produkt, bo szkoda mi tego wyrzucać, kiedy jest jeszcze pełne na przykład, czy no, można to używać. Natomiast w tej sytuacji po prostu nikomu tego nie oddam, dlatego że no, działo się coś niedobrego z paznokciami, po prostu one były sine, więc nie chcę, żeby ktokolwiek później psioczył, że ja oddałam ten produkt i ma nieładne paznokcie po tym, także absolutnie nie. Cóż dalej, mam krem tutaj z Yasumi, to jest krem pod oczy, który można było używać właśnie na kontury oka, albo również tutaj wokół ust, czyli na takie strefy, które narażone są na powodowanie zmarszczek. Bardzo dobre, ale bardzo małe opakowanie, bo tutaj było 10 ml, bardzo szybko mi się to skończyło i po prostu dosłownie zaskoczyło mnie to, że tu już nic nie ma, bo nie widzimy, ile jest tego produktu, więc tak naprawdę powiem Wam, że na krótko mi to starczyło, ale bardzo dobry produkt, dobrze nawilżał, więc polecam serdecznie. Tutaj mam również kredkę z Chanel, to jest kredka w kolorze, już Wam mówię, 83, to jest taka śliwka, taka ciemna śliwka, ale ja używałam jej tak jakby, no wydawało mi się, że kolor jest taki bardzo ciemny, taki blisko czarnego, więc używałam go, bardzo też często go pokazywałam tą kredkę, bo po prostu dobrze się trzymała, to była wodoodporna kredka, ją dostałam z wymiany, prawdopodobnie sama sobie nie kupię takiej kredki, bo ona jest bardzo droga, ale naprawdę była dobra, także ją polecam serdecznie.
Tutaj mam również kolejną kredkę, to jest kredka, nawet nie wiem z jakiej firmy, wam powiem szczerze, ale prawdopodobnie jest to Wet n Wild i to była w kolorze czarnym. Całkiem fajna, ale no, bez jakichś tam rewelacji. Tuż do rzęs następnie z Clinique, to jest tusz High Impact Mascara, który bardzo, bardzo lubię. Bardzo szybko on mi się skończył, więc zastanawiam się, czy, bo to było akurat w akcji, jak dostałam ten tusz w zamian za jakieś tam stare opakowanie, taka była kiedyś akcja właśnie w Sephorze. Ale szybko mi się skończył, więc zastanawiam się, czy to po prostu nie były jakieś stare próbeczki i czy one po prostu przez to szybciej nie wysychały. Ale bardzo lubię ten tusz i on regularnie kosztuje ponad 100 zł, także raczej się też na niego nie skuszę w krótkim czasie. Szczoteczka była super, nie silikonowa, bardzo ładnie wyczesywała rzęsy, ładnie je tuszowała, bardzo taki mocny tusz w kolorze takiej głębokiej czerwieni. Oraz mam pomadkę z właśnie zapomniałam, jaka to jest firma. To jest firma, no mówcie, Celia, tak. Celia w kolorze 605 to był kolor nude. I tutaj nie ma już nic. Ja po prostu wyskrobałam do cna to wszystko, co tutaj było. Bardzo dobrze mi się używało, ale jeśli używałam zbyt często, to podkreślało mi suche skórki. Ja w okresie zimowym mam bardzo duży problem właśnie z wysychającymi ustami, z pierzchniętymi ustami, więc ona na pewno nie nawilżała. Tutaj trzeba było użyć pomadki ochronnej, żeby był ładny efekt, ale kolor był bardzo, bardzo ładny, bardzo ładnie się to prezentowało i w sumie bardzo ją lubiłam. Myślę, że kiedyś w przyszłości sobie kupię coś jeszcze takiego. Także to są wszystkie produkty, jakoś tak starałam się szybko o tym powiedzieć. Zapraszam Was na moje denka w przyszłym roku, bo tak naprawdę to już w tym roku na pewno denka nie będzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i pozdrawiam, pa pa!